Drogi panie, jestem w tak niezwykłym miejscu, gdzie są same niezwykłe, wyjątkowe kobiety. Wyjątkowe kobiety. Tu nie ma normalnej kobiety. Tu są same wyjątkowe kobiety pod każdym względem. Człowiek podchodzi bliżej troszkę, bo to wytężam wzrok, bo nieco krótki. Ładne cholera te rozwódki. Ponętna, kibić i ramiona. Od razu widać, że nie żona. I co podejdę, kochani, to nie to, żebym ja za blisko podchodził i tego i zwracał uwagę na celulit. Nie taki, to ja nie jestem znowu bez przesady, żeby tak wytykać spostrzegać to, czego to jest nie do spostrzeżenia. Ja patrzę na te cudowne kobiety. Boże, jak te kobiety są cudnie zrobione. Nie macie zielonego pojęcia, jak one są cudnie zrobione. Każda jest wyjątkowa. Każda jest wyjątkowo przygotowana do tego, żeby dać się porwać księciowi z bajki, jakiemuś milionerowi, który ją stąd odbierze i zaprowadzi gdzieś tam daleko, bardzo daleko, albo może bardzo blisko, bo tutaj już nic piękniejszego nie ma. I dlatego do mnie dotarła taka jedna myśl, że kobieta chce być wyjątkowa. I żeby być wyjątkowa, to się wyjątkowo postara, żeby się odróżniać od innych. Od wszystkich innych kobiet czym się odróżniać? Po pierwsze, ubiorem. Po drugie, obuwiem. No, to też należy do ubioru. Po drugie, makijażem. Ten makijaż, kochani, to jest no coś cudownego. A po trzecie, żeby się odróżniać od pozostałych kobiet. Czym się odróżniać? Odróżniać się urodą, czyli przede wszystkim mieć modną urodę, mieć wytatuowane tam, gdzie należy i wstrzyknięte tam, gdzie ma być to uwidocznione, a już szczególnie wargi, policzki, twarz, uszy, nie wiem, wszystko co, wszystko, dekolt, wszystko ma być wstrzyknięte. Człowiek się boi podejść bliżej i dotknąć, żeby to nie pękło. Ja tylko informuję was, że jeżeli chcecie być wyjątkowe, to dobrze by było, żebyście się tak wstrzyknęły nie tylko w skórę i pod skórę, ale żebyście tak spróbowały sobie wstrzyknąć troszkę głębiej. Na przykład oleju do głowy, gdyż to, co zauważyłem, to one sobie wstrzyknęły to, co powoduje, że facet jest gotów nawiązać znajomość. Natomiast jak podejdzie bliżej, za blisko, to się dzieje tak jak z tym celulitem. Nagle się rzuca po oczach. Co się rzuca po oczach? Po pierwsze celulit, to jeszcze można wytrzymać. Ale po drugie, kultura, czyli te kobiety mają taki dość nietypowy, wyjątkowy stosunek do kultury. To znaczy, tego nie wiem, czy tego się da wstrzyknąć. I to się obawiam, że to niestety można wystać albo z mlekiem matki, albo wiele lat pracy w tym klubie bądź boginią, albo w tym podejściu, żeby ten mężczyzna, jak podejdzie bliżej, to żeby on się zakochał nie tylko w jej wargach, nie tylko w jej celulicie, ale żeby był się we wszystkim gotów zachować, również w jej osobowości. I dlatego, drogie panie, informuję was, że facet jest gotów wszystko, dosłownie wszystko wciągnąć do łóżka. Ale zakochać się, to do tego potrzebna jest osobowość. Bez tego nie da rady. Niestety, no nie da rady.